obserwujemy cały czas sytuację na granicy. Dostajemy też, dzisiaj było mnóstwo telefonów i to tak naprawdę już nie tylko osób, które stoją na granicy i jest problem, ponieważ ten czas oczekiwania, żeby wjechać do Polski, w tym momencie już sięga kilkunastu godzin. Napisaliśmy do wojewody z prośbą o to, aby przeorganizować układ na granicy w Cieszynie. Wnioskujemy o to, aby mały ruch samochodowy dotyczący tylko i wyłącznie osób podróżujących służbowo lub zawodowo do Republiki Czeskiej mógł się odbywać przez Most Wolności. Mamy takie poparcie również ze strony starostwa, tym, że starosta swój taki codzienny objazd przejść odbywa i no i myślę, że ma też podobne wnioski. Tutaj jest ważne to, że wyszła inicjatywa od strony pani burmistrz Gabrieli Staszkiewicz. Ona dotyczy rzeczywiście wystąpienia do wojewody z pismem, w którym prosi o zmianę rozporządzenia w celu przywrócenia właśnie małego ruchu. Jutro wyjdzie także ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie pismo do pana wojewody właśnie w tej sprawie. Czekamy na wytyczne pana ministra. Mamy nadzieję, że jak najszybciej, bo wiemy, że ministerstwo pochyla się nad tym tematem. W chwili obecnej jesteśmy w kontakcie z ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze, jak i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i staramy się o aktualizację rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące przejść granicznych, tak aby zrobić podobnie jak zrobiła to Republika Czeska, żeby dodać przejścia dla małego ruchu granicznego. Pomoże to rozładować tutaj tą kolejkę, która się tworzy zarówno w Cieszynie, jak i w Gorzyczkach i Chałupkach, jak i w praktyce umożliwi kontynuowanie pracy u czeskiego pracodawcy. Konsulat cały czas jest w kontakcie ze Strażą Graniczną w Polsce i z Policją Czeską Okręgu Moraw-Kościąskiego. Monitorujemy tą sytuację, staramy się tutaj pomóc w rozładowaniu tych korków. Stąd wiem, że tutaj Straż Graniczna również się stara o utworzenie nowego przejścia granicznego.